Cześć, z tej strony Karolina, razem z Krzyśkiem, który nie jest zadowolony w ogóle z tego filmiku. Jakby Krzysiu się boi rezultatu. A będzie to filmik, który wymyśliła Ula, kiedy zapytałam was dlatego o to... Dlatego się boję. Jaki filmik mamy nagrać razem? To Ula zaproponowała, żeby Krzysiek mi zrobił makijaż w stylu okładki. Oczywiście, że my jakby nie znamy się na cosplayach i Krzysiek nie będzie mi tu rysował żadnych dziwnych... Nie wiesz, co to jest cosplay. No wiem. Nie będziesz mi rysował żadnych dziwnych rzeczy, ale pomyślałam, że zrobisz mi makijaż właśnie w takiej kolorystyce. To jest twoja inspiracja. Masz mi zrobić makijaż w stylu tej okładki. Obejrzyj sobie. Smaruję cię węglem i tyle. Jezus, naprawdę. Co? Bo ta pani jest czarna, bo to mnie posmaruj. W kolorystyce innej niż ta pani. No dobra. Czyli jakie tu masz kolory? Pokaż tą okładkę tak, żeby wszyscy mogli ją zobaczyć. To jest tak, brązowy, ciemny brązowy, to w sumie też ciemny brązowy, czarny, czerwony, różowy, czerwony i pomarańczar, a to jest fioletowy. A tu na tym? Na grzbiecie jest czerwony, przechodzi w biały pomarańczar. Ale ty tak naprawdę sądzisz, czy ty się zgrywasz? Tak, i tak będę malował. Boże, to będzie... Ale zobacz, a tu jest jeszcze inna okładka. Może taką? Tu masz pomarańczar i czerwony. Nie, to wygląda jak stary. To nie. W każdym razie, syrenia kosmetyczka. I musisz mnie pomalować od początku, czy ty wiesz w ogóle jakie kroki? Nie mam pojęcia, w ogóle... Dlatego to nagrywamy, to będzie wspaniałe. Więc syrenia kosmetyczka na szczęście. Czekaj, no i no makijaż możesz mieć... Jakąś koncepcję w ogóle, żeby... O, to sobie wymyśl koncepcję. Wymyślą. O, tutaj są. Tutaj masz... W ogóle zobacz sobie, co masz może. No ja chcę zacząć od tego, bo ja wiem, że to właśnie, że potrzebuję to. O, to jest ten kolor. Expedit. Mhm. To jest ten kolor. Zaczynamy od niego. Ale co ty zaczynasz? Zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy. A ty nie chcesz ich malować na przykład od początku, w sensie podkład i tam róże i inne rzeczy i dopiero później... Dobra, pokaż, w tych kolorach? To pokaż, jakie masz podkłady. Nie, no to ty masz sobie znaleźć wśród tego mój podkład, bo to ma... Najpierw możesz dać mi bazę i primer. Bazę no masz dobra, tutaj, bazę idziemy. Masz tutaj. Ale nie tak blisko, Jezus Maria. Dobra, już, Jezus. I czemu się żaden kolor nie zrobił? A jaki miał być? Różowy? No, różowy. No, ładnie pachnie. Jak w salonie fryzjerskim. To jest jeden z moich ulubionych zapachów. Zapach salonu fryzjerskiego. Mógłbym tam siedzieć długo. Eye Shadow, nie? Nie no, chyba wiesz, że to nie jest baza. To jest puder. To jest puder. Dobra, baza to się takie wyciska się, tak? I się nasmarowuje. To masz bazę, ale jako rozświetlacz? Nie, nie chcemy rozświetlacza. Tu to masz jest ciemne. Oła. No i co? Dawaj wacik. Jaki wacik? To ręka mi się nakłada. Ja mam cię... O, żeby się ręce spociły ze stresu. No to niestety. No będzie... to ty będziesz sobie nakładać. Nie, właśnie o to chodzi, żebyś ty mnie pomalował. To czekaj. Się przyrząd. Dasz tu jakąś muzyczkę w tle? Bo to będzie najnudniejszy filmik na twoim kanale. To będzie najwspanialszy filmik na moim kanale i jestem święcie przekonana o tym. I co? I te kulki wypadają i je się tak rozsmarowuje, czy co? No można nałożyć na rękę. Ja się boję, naprawdę. Na paluszek. Można najpierw strzyż. Na który paluszek się nakłada? Nie musisz na książkę też. Boże. No usta nie trzeba. To mi się tak chlapnęło, wiesz? Ale miło. Już sobie zdałaś sprawę, że to jest głupi pomysł? Tak? Tak. No to trudno, bo mi już się spodobało. Starczy już na to poliko? Aha, bo ja tyle nałożyłam na całą twarz. Aha, tak, no to dawaj.
A masz to przeciągniemy, nie, jeszcze z tej książki. Z okładki wziąłem troszeczkę. Co, fajnie, że te upały już przeszły, co? Da się... Patrz, co ty mi zrobiłeś. Da się żyć. Patrz, jak ja wyglądam. Trzymaj. No, bo to trzeba trzymać, żeby się nie wymsknęła. Co, pani? Fajnie, nie? Już można oddychać. Od razu inaczej człowiek się czuje, prawda? Ja zagajam, tak jak w takim salonie. Aha. Najpierw się zaczyna od pogody. A potem zawsze. Dzieci? Co? Potem dzieci. Nie, a potem kto... Jezus! Kto kogo z kim zdradził. A musimy tak naciągać? Dobra. Lifting? Bo jest bardzo mamy, że są to co teraz, jak myślisz? Podkład. Mhm, szukaj. On też jest taki wyciskany? Nie. Jest w stópce. No to, a stópki się nie wyciska? Właśnie? No stópki się wyciska, ale nie tak wyciskane. To ja znaju. Czekaj. Jezu. Na cholerę tyle tego. O, jest podkład. Mhm. Dobra, jedziemy. Ale musisz go najpierw nałożyć, albo nie. Nałóż sobie tu na rączkę. Boże, a to nie zostanie? Dobra, pomogę ci w tym, bo to będzie porażka. Nie, nie zostanie. A czy mi zostaje? Tak. Dobra, nakładam. No, ale uważaj, nie nakładaj go dużo. Dobra, na razie tyle, a potem... Na razie tyle, wiadomo, nie ma co potem szaleć, zobaczymy. Tak? Podkład. I na pindzel? Bardzo drogi. Miałymi pociągnięciami. Właśnie, błagam, zrób jeszcze do tego takie głosy. Co robisz? Opowiadaj. Jak te tutorial. Jak te, co ty tak. Oglądasz te wszystkie. Nie oglądam. No oglądasz. Lepiej, żeby nie mówiła, kogo ty oglądasz. To nie jest takie trudne wcale. To ile ja tydzień poświczył i też bym mógł założyć takie konto z tymi... z kamieniarzem. Trochę jest nierówno, trochę ten, ale dobra. Strasznie to gęste jest, no wyglądasz teraz jak ten. Z Muzeum Figur Woskowych. Ty jesteś jakiś chory psychicznie chyba. Co? Przecież codziennie mam taki makijaż. Tak? No i to jest bardzo lekki makijaż. Trzeba ładne przejście zrobić w kierunku szyi, żeby twarz za bardzo się nie odcinała, prawda? No bo to tak głupio wygląda. Czyli naprawdę ogląda szyja jest blada. Szyja jest blada, a buzia, prawda, brązowa. O, i uszy też, żeby się nie odznaczały. Dobra. Stąd trzeba trochę zabrać, bo tutaj takie nieporozumienie wyszło. O, i tu przenosimy. No i fajnie. Dobra, z tego nosa jeszcze też, bo to... Dobra. I co teraz? Banderas. No teraz zamknij ten podkład. I co byś teraz, jaki krok byś teraz wykonał? Co się najpierw robi? Powieki czy kreskie? Jaką kreskę? Ty mi będziesz kreskę robił? Czemu nie? Jak się bawić, to się bawić. Drzwi. A myślę, że twarz już jest skończona? No dlatego się pytam, co dalej się robi? No to pomyśl. Masz podkład i co potem? Czego puder, tu? Pudr. Tak. No. Dobra, ale to musimy wziąć jakiś ciemny. Ale nie będziesz mnie... Ja przecież nie mam ciemnego tam. Zrobić w kolorze okładki... Moje oczy. Chcę w kolorze skóry tej pani. Nie mam w kolorze skóry tej pani, masz to. Dlaczego? Tą. Jesteś rasistką. Dlatego nie masz takich pudrów. Okej, okay. A to co to jest? A to nieużywane? To jest używane, to jest bronzer. To jest kolor słony karmel. Pokoju. Ale co ty robisz? Nie, powiedz co ty robisz. No będę naprowadzał. Co będziesz naprowadzał? Bronzer będę naprowadzał. Ale gdzie będziesz naprowadzał? Twoją buzię. To się nie uda. Dlaczego? Bo najpierw trzeba puder. Taki puder. Tak. Loose powder. Loose powder? Dobra, i... A czemu on jest taki za tym? Bo musisz go wziąć to i tu przesypać odrobinę. I tu przesypać. Dobrze, że ja nie mam kosmetyków takich na przykład za jakieś 2 miliony, tylko takie za dychę z Rossmana, bo... Wystarczy tyle? Coś mało, co? No, coś mało. No to co jeszcze? Tym? Nie. Nie, nie tym. Tym. Tak. Nie. Tak. Takim ciemnym? Boże! Dobra, jedziemy z tym koksem. Ja żałuję, że się nie upiłam. Zamykamy oczka. Opowiadaj, co robisz. Teraz naprowadzam puder. Nakładam, nie naprowadzam. Co chodzi z tym naprowadzeniem?
Nie, coś nie zrobił. Szybciej. Namaczał tam 5 razy. O tu proszę, raz ten, jak kielnią. Chlust i się rozprowadza. Ej, po cholerę tyle tych warstw, nie można było od tego zacząć? Nie. Dlaczego? Odpadłoby? Tak. Dobra, nic się nie zmieniło według mnie. Ale niech będzie. Mamy kolejny krok już za sobą. To teraz możesz mi zrobić oczy, a potem mi zrobisz resztę. Czy chcesz zacząć od bronzera? Tylko ty nie nakładaj mi go na całą twarz. Jakiego bronzera? Tego, co masz przed sobą. Aha. Nie. Ja uwydatnię ci nim kości policzkowe. Przepraszam, skąd ty wiesz takie rzeczy? Możesz mi powiedzieć? Ty coś spotykasz z jakąś obcą dziewczyną, która nie, ci to opowiada? Nie, prawda. To skąd ty to wiesz? No bo ja czasami wbiją się na Instagrama takie filmiki, jak, no nie wiem czemu, jak przeglądam, nie? Mhm. Że na przykład nakłada sobie takie dwie kreski i zupełnie się twarz zmienia. Mi to się strasznie podoba, bo to jest według mnie talent trzeba mieć, żeby coś takiego zrobić, nie? Albo, że ktoś ma tutaj płasko zupełnie, nie? Nic nie widać. Użycia żadnego światła robi tutaj te kości na przykład, nie? No to bronzerem, ale płynnym. A, płynny, nie mamy płynnego. Nie. Dobra, a masz coś takiego pomarańczowego? Ale co? Ja bym ci pierdyknął tutaj takie. Ale dlaczego? Tutaj pomarańczowe, a tu ciemniejsze, tak byśmy uwydatnili kości policzkowe. Obawiam się, że to jest bardzo zwykłe. Tu masz róż. Odwrotnie się robi? Tu masz róż w takim kolorze, nie wiem, czy ci taki kolor odpowiada. Dobra, ale to nie ma różu. Ale to ja nie mam wyglądać jak ta pani, tylko no jak ta wiem, okładka, że, ale jak ta okładka, no i nie ma tutaj różu. Na tej okładce, no przecież... To nie jest róż? Dobra, i gdzie ja mam ci jego nałożyć? Na gdzie, jak myślisz, że nakłada róż? Gdzie się zamieniam, jak cię widzę? Na tupie. Tym? Ale nie, to się nakłada palcami, to jest mokre przecież. Moje palce są mokre. Dobra. No, dawaj. Ale nie ręczę za siebie. Nie, ta ja. To jakiś cement jest. Ja myślałem, że to taki proszek bardziej. Jezus, nie tak. Albo dobra, już tam. Już. Ale się zaróżowiła. I co teraz? Banderas? Banderas, czekaj, teraz to zakręcamy. Róż już nam nie będzie dzisiaj potrzebny. I teraz oczy robimy, czy nie? Tak. Dobra, i mam pomysł. Zrobię oczy... Nie, ty mi nie mów. Czemu? Ha. No to dobra. Dalej, tylko czekaj. Ja sobie znajdę. Ja sobie zobaczę, czy ja mam... Żeby ci się nie rozjechało, najpierw użyj. O. Wiesz co? Żeby cię po prostu nie rozwaliło wszystko tego koloru na całość powieki, bo to jest taki przezroczysty praktycznie. Dlaczego? Po to, że mam wilgotną powiekę, a one są suche i się nie będą... Albo dobra, nie, bo ja cię nie umiem ci nie przeszkadzać. Tutaj masz ten. Tu i tu do oczu masz też. I tamten, co masz maleńki. Ten nie. Weźmiemy ten. Agresywny kolor będzie, uwaga. Nie widać jeszcze, ale... O, to ja widzę, że trzeba go dużo tutaj nałożyć. Może lepiej, nie? Tak, tak, bo on się... Coś się nie chce nakładać. Zaraz go tutaj. Tylko wiesz, albo dobra. To się dojeżdża do brwi? Nie, właśnie chciałam ci powiedzieć, że się nie dojeżdża. To trzeba pomówić, a nie... No już nieważne jakby, nie? Dobra. Tu jeszcze troszeczkę. Ja ofiarą dobra, zamykaj oko. Przemocy domowej. Proszę zamknąć oko. Dobra, już wiem jak mam to nakładać, tu już będzie dobrze. Tutaj się jest taka... Trzeba wiesz, szparka. Blendować. Co robić? Blendować. Aha. Blender jest kur... Aha, wiem o co ci chodzi. Nie oglądałeś swoje filmiki. Ale nie ma tu takiego tego. Czego nie ma? Nie mów... Czy takie rzeczy znasz? Znam ty mówisz o jajku takim. O jajku. Nie. Dobra, słuchaj, to już się za to zabieram. Bo nie myli się tylko ten, kto nic nie robi.
czyli ja. Na co dzień. Dobra. Zamykamy oczko. Ale mógłbyś... Zamykamy oczko. No przecież mamy zamknięte. I tak rozszerzamy, żeby panu było łatwiej. O, i tutaj. Neutralizujemy to, co żeśmy spieprzyli. Oj, nie tak łatwo. Kurczę, się namieszało, wiesz, teraz na tym pędzlu. Słuchaj, nie, ja zaraz zażegnamy ten kryzys. Możesz to zmyć jeszcze raz, jakbyś dawaj, chciał. Wacik, dawaj wacik. Bo będziesz wyglądać jak... Dawaj tu jakiś ten. No powiem, wiem, że wiesz, płyn do makijażu, no. Nie, nie, ty inaczej nazwisz. Co? Płyn micelarny? Tak, profesjonalnie. Aha. Jaką dajesz mi gwarancję, że żaden z moich kolegów nie zobaczy tego filmiku? Żadną, właśnie to i... Muszę całą procedurę powtórzyć co do tego oka. Nie chce mi się. Przejdę już od razu do punktu... Nie, no nie mo... Słuchaj, Krzysiek, to jest mokre. Dobrze, no to schnie, ale ja nie będę nakładał na mokry obszar. Zamykamy oczy. I posuwistym ruchem nakładamy główny punkt naszego makijażu. I teraz tak. Wiesz co, ja bym ci pierdzielnął taką tutaj pomarańczową ten. I tutaj taką, wiesz. Bo tutaj są takie elementy pomarańczowe. No tylko, tak. Że nie ma czym. Chyba co? Ale co byś chciał? Pomarańczowy ten? Kreskę pomarańczową. No nie mam niestety... No bieda, nie? Takiego czegoś. Ale możesz na przykład spróbować... Jakbym nie wiedział w ogóle, jakbyś mi pokazała jakiś przykładowy makijaż, żebym wiedział, jak można co gdzie nakładać. No to daj swój telefon, to ci pokażę. Zamykamy oczy. Tak zrobisz nie, na dole? Nie, nie zamykamy. O Jezus. Ale ja oślepnę. Czemu? No ale jesteś przekonany o genialności tego planu? Tak. Jednym pewnym posuwistym ruchem. Widzę strach w twoich oczach. Nie ruszaj się. Ja bym się nie ruszaj się, bo ci to w oko wsadzę, no. O kurczę, ale... awangarda, niezła. Dobra, to weź mnie, zabierz to z mojej dłoni, bo nie... Nie wytrzymie. A kolejnym to jest wszystko z tymi rzeczami? Nie, to... Aha. Rzeczami? Coś jeszcze? Można? No możesz na przykład połączyć tą dolną kreskę i tutaj na przykład po tej stronie dać taki pomarańczowy, żeby to miało sens. Który pomarańczowy byś chciała? No ten, co miałam. Znowu ten? No znowu ten może być. Tylko nie tym pędzlem, bo ten jest mokry. Na przykład tym białym. A w kąciku? Śminkę teraz. A w kąciku? Jakim kąciku? Oczu. Nie, tam nic nie robimy. Zostawiamy. Śminka teraz. No to tam masz jedną, tam masz drugą i... To jest najciekawszy punkt tego wszystkiego. Uła! Masz te trzy. Aha. Nie mam pomarańczowej niestety. Dobra, biorę tę. Może to jej urok, może do Maybelline. A to trzeba zerwać? Co za gówno, no. Jezu, ile tego jest? Zabezpieczeń, banderole, ministerstwa alkoholu. Ja powiem ci, że... Szto siwo. Szto siwo makijaż. Cisza. To już mam usta duże. To jest jakieś nieporozumienie. Ja chyba nie chcę, żeby to było publikowane, Karolina. Ten filmik. Dobre? A, bo tu już skóra jest, już nie ma ust, dobra. Nieważne, wszystko gra, jakby co? Ona bardzo szybko zasycha. Aha, to trzeba dobrać. Namieszać trzeba. No nie wiem,
Co jeszcze można zrobić? Bronzer, rozświetlacz, rzęsy. Bronzer. To jest myślałem, bronzer? Że bardziej. Nie. Myślałem, że bardziej się na tym oku popiszesz. No bo ja nie wiem, co tam ten. Jakie co? Kolorki jakie coś. Kolorki, no ciekawe. Co limon ci zrobić? Dobra, i jest gitara, nie? Jest petarda, według mnie. Oglądasz, jakbyś szła na jakiś bal przebierańców. A co z tymi ustami poszło nie tak? Nic. Wszystko jest bardzo dobrze. A co jest tutaj? To jak się śmiałaś, to wtedy to się wydarzyło. Dobra, jakby makijaż jest to siwą. A pomalujesz mi rzęsy, czy to za dużo? To za dużo, to niezdrowo. Dobra, dawaj coś do rzęs. Nie ma tu nic. Gdzie? No przed sobą. Żółta. Jezu! Łoko wyrwie! O Boże, nie w tą stronę, błagam, bo mi wybijesz oko. Ja się strasznie boję oczu, że mi ktoś wybije. Ło, panie! Nieźle. Wyglądasz normalnie jak 10 lat młodsza. Testy gimnazjalne już odebrane? To jest makijaż inspirowany tą okładką. Słuchaj, nie poszło ci najgorzej. Trochę te oczy, no i te usta. Coś z ustami poszło nie tak. Dlaczego? Są świetne. Ale nie jest źle. Mogło być zawsze gorzej. Dziękuję ci bardzo za udział w tym filmiku. Nie upubliczniaj tego filmu. Mhm, na pewno. Nie oznaczaj mnie tam. Cudzym babą też mogę robić? Tak. Dobra. Cudzym babą. W każdym razie mam nadzieję, że ten filmik i ten makijaż wam się spodobał, że Krzysiu dał radę. Dajcie znać, co sądzicie i... I do zobaczenia kolejnym razem. Pa! No.